No jak żyję, czegoś takiego nie widziałam. No wesele sobie zrobili, a nie pogrzeb. Ale rodzice za to jak głośno śpiewali. Nie, i ta próba, ja to jeszcze powiem wszystkim, jak już będą, ta pogrzeb, jak tutaj to, co Marcin prosił, że to ma być raz, bo było znowu, jedno powiedziało, koniec, drugie powiedziało, koniec, a jak to się robi parara, i szczęść Boże, tak, to wtedy ma to fajny ten, i on rzeczywiście, to było dobre. Nie? Przed wejściem na scenę nigdy nie odczuwam takiego stresu. Mam czasem taki niepokój i taką myśl w sobie. I sobie tak mówię, że Panie Boże, proszę Cię, żebym zagrała to na Twoją chwałę, żeby nie weszła we mnie taka pycha i taka duma, że jestem na scenie. Patrzcie się, teraz ja jestem na scenie, teraz to jest moje 5 minut i teraz ja będę grać. I wszyscy będą na mnie patrzeć, będą się śmiać z tego, co powiem, z mojego gestu, z mojej miny. Teatr w moim życiu był, odkąd pamiętam, w przedszkolu, w szkole podstawowej, później w gimnazjum chyba najbardziej. Zawsze lubiłam być na scenie, śpiewać, tańczyć, nigdy nie miałam tremy. Muzykę czwartą poproszę, w ogóle zapętloną. Dzień dobry, cześć, cukiereczku, lecisz w kosmos? Merlin nie grała w tenisa i my też nie gramy. Hej, też nie plac zabaw! Hej, blada twarzo, poddaj się! Już ja sobie z twoją matką porozmawiam, Francesco! Nie, blada twarz mnie nie straszy! Jestem groźny, bardzo groźny i silny! Przestań! Co ty robisz? Uciekaj ode mnie! Przestań! Przestań, mówię do ciebie! Tutaj na scenie odgrywamy różne postaci. Są to osoby z problemami, osoby, które mają jakieś zaszłości z dzieciństwa. I mamy też świadomość, że te postaci, które gramy, są również w publiczności. Muszę przekazać jak najlepiej tę swoją postać, tak żeby ta osoba też potrafiła przemyśleć, zastanowić się i być może poprawić swoje życie. Nie ukrywam, że zawsze mi się marzyła szkoła teatralna i chciałam pójść do niej. No właśnie, jak nie dostałam się do szkoły teatralnej, to zastanawiałam się, w którym kierunku pójść. I za namową rodziców, też za namową znajomych stwierdziłam, że jednak kosmetologia to będzie tym moim kierunkiem. Jednak czegoś mi ciągle brakowało, to nie było dla mnie wystarczające. I na trzecim roku studiów gdzieś tam przeszukiwałam informacje na temat szkoły medialnej w Toruniu. Bardzo szybko podjęłam decyzję w połowie października, kiedy już rozpoczęłam nawet trzeci rok studiów w kosmetologii, podjęłam decyzję, że zmieniam miejsce zamieszkania i przeprowadzam się razem ze swoimi studiami, można powiedzieć, do Torunia. Stwierdziłam, że dziennikarstwo będzie takim kierunkiem, który będzie zarówno połączeniem tego aktorstwa, jak i właśnie tego zainteresowania człowiekiem, antropologią. I rozpoczęłam tam studiowania. Wiecie, że ksiądz Karol Wojtyła swoją drogę do Rzymu rozpoczął na kajaku? Otóż to w 1958 roku podczas spływu z młodzieżą otrzymał pilną wiadomość od kardynała Wyszyńskiego. Dalej angażowałam się w teatr, w spektakle. Był to teatr studencki w Toruniu. Aktualnie teatr przy duszpasterstwie salezjańskim Ziemia Boga, Teatrum Terraris. Pan z wami. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie i głoście Ewangelię. Nie wiem, koszulę! Prawie białe! Duży miarze nie wiem! Z domu i z rodziny wyniosłam wiarę, jak również patriotyzm. U nas nie byłoby święta niepodległości bez wywieszonej flagi. Dlatego przychodzę co roku, jeśli tylko dam radę, na Marsz Niepodległości, ponieważ to też jest taki mój manifest mojego patriotyzmu. Manifest tego, że jestem Polką, że się tego nie wstydzę. Młodą Polką, która chce żyć w Polsce i chcę, aby ten kraj się rozwijał i pociągał też za sobą takie właśnie młode osoby, które będą dbać o to, o tę matkę ojczyznę, w której żyjemy jako młodzi ludzie. Pierwsza
Wiara w moim życiu jest skałą, na której buduję. Jest to taki najważniejszy punkt w moim życiu, jak sobie rozpisuję czasem hierarchię moich wartości, czy hierarchię rzeczy, które mam do zrealizowania, to na pierwsze miejsce zawsze jest Pan Bóg i później jest rodzina. No uważam, że bez Pana Boga moje życie na pewno by nie wyglądało tak, jak wygląda. Jak się dowiedziałam, że następne Światowe Dni Młodzieży będą w Krakowie, nie ukrywam, że uśmiechnęłam się, że Pan Bóg też kieruje tym wszystkim, że sobie taki można powiedzieć, żarty z nas robi. Ja tutaj planowałam, że gdzieś pojadę, już tak sobie planowałam, że no na następne to już gdzieś pojadę, nawet jakby były na końcu świata. A to jednak no nie muszę ja wyjeżdżać na koniec świata, tylko Światowe Dni Młodzieży będą tutaj w Krakowie. Więc bardzo się cieszę, że mogę tym bardziej współpracować i pomagać w przygotowaniu tych Światowych Dni Młodzieży od wewnątrz, pomimo tego, że będę pierwszy raz na Światowych Dniach Młodzieży. Ale myślę, że najważniejsze jest to, że będę na Światowych Dniach Młodzieży w przyszłym roku, w lipcu, w Krakowie. W 1997 roku, w momencie, gdy Ojciec Święty był w Polsce, ja chodziłam wtedy do szkoły podstawowej, do sióstr Urszulanek. I zostałam wybrana tam spośród 200 uczniów, żeby pożegnać Ojca Świętego na Balicach w Krakowie. Mówiłam wtedy Ojcu Świętemu wierszyk, byłam ubrana po krakowsku. Kochany Ojcze Święty, żegna Cię Kraków i ja, mała Paulinka. Przyniosłam na pożegnanie bukiet kwiatów. Zabierz je, Ojcze Święty, do Watykanu. Zabierz także moje małe serduszko, które Cię bardzo kocha i modli się za Ciebie.